Nasi rządzący mają podobno trochę inne prawa. W zasadzie na to wychodzi, że trochę innymi reguluje się świat prawami dla rządzących właśnie. Mm-hmm. Ktoś po prostu w internecie rozpoczął sagę i zaczęło się o Jarosławie Kaczyńskim mówić sporo. No tam memy, memiki i tak dalej. Rzeczywiście nie zachowali bezpiecznej odległości, a to nie i, o to. I tak... zaczyna się takie niepotrzebne śmianko. Dobra. Nie popieramy tego. Oczywiście, ale nie ktoś wolno. Nawet do internetu wstawił zdjęcia i sugeruje, uwaga, to bardzo ważne, że... niby są braki kadrowe, policjanci braki. Nie mają jakby ludzi, żeby wysyłać na ulicę, nie mają. A tymczasem pod domem podobno Jarosława Kaczyńskiego pojawia się nawet 20 policjantów. 20 policjantów, ale po co? Oni stają w linii, jak tak dobrze staną, to żaden wirus się nie przeciśnie. A. Hura, mamy to, Rudy! Hura, proszę! Hura, mamy to, no! Choć pewnie myśleliście, że ten wyjątkowy czas zatrzyma również pracę naszych ukochanej grupy, naszej ukochanej grupy, czyli naukowców. Nie. Wszyscy byliby w błędzie. I oni pracują? Pracują, cały czas odkrywają. No. Znalazłem w końcu odpowiedź naukowców, dlaczego nawet latem, kiedy jest super, super, super ciepło, lubimy spać przykryci. Masz tak? Powiedz mi, czy tak masz? Tak, ja zawsze lubię, wiesz, jakoś tam nóżki, coś nakryć, wiesz, to działa, no. No dobra, ale nie, ale uczciwie, dowiedziałeś się, to w takim razie, powiedz państwu, dlaczego się przykrywamy, no? To jest, i okazało się, że to jest bardzo, ale to bardzo skomplikowany wywód w sumie, no. W skrócie, dlaczego się przykrywamy latem, kiedy jest ciepło, dlaczego się przykrywamy, Jankes? No, bo niby jest ciepło, ale jednak jest zimno. Słuchajcie, no mało kto w to uwierzy, bo brzmi jak z jakiejś innej bajki, a działo się to naprawdę. I to gdzie? W stolicy. Naszej. W Warszawie. No choć serio, wydaje się to niemożliwe, to jednak ludzie wciąż potrafią zaskoczyć, gdy stołeczni funkcjonariusze zatrzymali do kontroli jeden z pojazdów. Okazało się, że za kierownicą siedzi... 9-latek. No i teraz pytanie, gdzie niby ten 9-latek jechał samochodem? Jak 9-latek? To pewnie do pracy. A ja przypominam, w Radiu SK, że nie ma wyjątków. Pamiętajcie, jeżeli ktoś mówi kwarantanna, to powinniśmy się słuchać. Są przepisy, których dla własnego również bezpieczeństwa, omijając imprezy państwowe, powinniśmy przestrzegać. To bardzo ważne, tym bardziej, że u nas to jeszcze nic, bo grożą mandaty i faktycznie duże pieniądze, ale w Rosji jest dużo gorzej. Ten samolot w Rosji, dobrze, okej. Nie, on gdzieś dalej jedzie. W Rosji pewien facet chciał sobie zrobić zdjęcie, selfie normalnie, na parapecie własnego mieszkania. No i co za problem? On nisko mieszkał, więc usiadł sobie na parapecie. No i był w mieszkaniu, w czym problem? No? Wysmergnął się nieco i wypadł z tego okna. Nic mu się nie stało, ale za to dostał mandat od przychodzących policjantów za opuszczanie mieszkania. Dobra, a policjanci nie widzieli, że to chodziło o zdjęcie właśnie? Widocznie odczuł, że nie wypada im pokazać. Posypało się, ale się posypało. Co się posypało? No, tak się zabezpieczamy, zmieniamy hasło, okazuje się, że nawet najbardziej wrażliwe dane w Polsce są do wzięcia. Co takiego? No serio, doszło do wycieku danych i to nie byle jakich. W świat poszła połowa tajemnic Ministerstwa Sprawiedliwości. Co? Wyciekły dane, imiona, nazwiska, numery telefonów i wiele innych danych, między innymi, uważaj, prokuratorów, sędziów i pracowników między innymi. Ale co się robi w takich sytuacjach? Jak to co? No, pobiegnij do słownika i weź prędko wykreś z niego słowo tajemnica. Jest taki nowy sposób, albo w zasadzie nowe podejście do tego, jak karać nas powinni panowie policjanci. Ktoś tam u góry musiał się kapnąć, że wręczanie mandatów na lewo i prawo to nie jest dobry pomysł, więc postanowiono coś z tym zrobić. No i podobno, nowym sposobem rozwiązywania problemów właśnie związanych z obywatelami nieprzestrzegającymi zarządzeń bezpieczeństwa mają być nowe formy karania. Nowe formy karania. To znaczy co? Znaczy takie machanie palcem i mówienie nu. Ale się zrobiło. Tak, no więc zrobiło się i się robi u nas za 20... Przepraszam, gdzie jest moja czapka? Przecież bez czapki, to tak masz. Uwaga, dobra. Przenosimy się do Estonii, halo, pozdrawiamy Estonię, to w prawo jakby co, ktoś pytał, czyli wschód. Tam w Estonii doszło do zatrzymania i to przez internetową akcję policji zatrzymano lidera podobno organizacji terrorystycznej. Szok policjantów był taki, że szukali go po ksywce, a ksywkę miał komandor i gdy go znaleźli, okazało się, że lat komandor ma 13. Czyli ja już się zgubiłem. Jeszcze raz, 13? Tak, no taki... Wiesz jak to jest, no lider organizacji terrorystycznej. Mama mówiła o nim mały terrorysta, ale nie wiedzieli jak poważna jest ta sprawa. Im mniej ludzi, tym ciemniej. Zapytacie gdzie? Proszę zapytać. No już odpowiadam. W kraju.
Krakowie. Władze Krakowa ze względu na małą ilość poruszających się osób po mieście postanowili na noc wyłączyć światło, prawie w całym mieście, bo mało ludzi i dziennie ma to dać aż 20 tysięcy oszczędności. To jest jakiś pomysł? Drodzy krakowianie, okolice, nie martwcie się, śpiewajcie! No dobrze, ale ładny macie dzisiaj fryzury. Słuchajcie, włosowe podziemie, nie ma lekko. Jak wiemy, zamknięte są w dalszym ciągu wszystkie salony beauty, a także fryzjerskie. Króluje teraz fryzura. Zrób to sam. Też mam taką. No a co po niektórzy muszą pogodzić się ze zmianą fryzur i nie tylko. Na przykład Sławomir. Tak, ten Sławomir zgolił swój charakterystyczny wąsik. No i wiecie, jak teraz wyglądam? No, jak każdy 17-latek. Ale ty tańczysz, powiem ci dzisiaj, wiesz? Ale ty tańczysz, komu mam to powiedzieć? Kamie! 28 minut po godzinie 9, fajnie, że z nami jesteście, słuchajcie, no i mamy! Mamy! I koniec żartów, mimo tego, że wydaje się, iż prawa dotyczące bezpieczeństwa mało dotyczą rządzących, było widać, prawda? To my dla naszego bezpieczeństwa, uwaga, pewnie już wszyscy wiecie, Rudy, ty też, będziesz teraz już wiedział, jeśli nie wiedziałeś, ale chyba już wiesz, że tak, dla naszego bezpieczeństwa od 16 kwietnia, który to będzie dzień tygodnia? Czwartek! Od czwartku. Musimy wszyscy, bez żadnego wyjątku, nosić maski dosłownie wszędzie, przede wszystkim poza domem. No i niby taki zwykły pomysł, oprócz jak wyleczył skutecznie wszelkie problemy związane z nieświeżym oddechem.